35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego okrągła, która wskazuje na to, że jest to tak ważne wydarzenie w naszej historii, iż musimy się spotykać, musimy o tym pamiętać, musimy także zaszczepiać tą pamięć wśród naszej młodzieży. Stan wojenny miał olbrzymi wpływ na naszą historię, ma nadal i pewnie będzie jeszcze miał długie, długie lata. Zaprosiliśmy gości zarówno osoby represjonowane, jak i przedstawicieli Związku Zawodowego Solidarność, którzy opowiedzą o tym, jak oni, jak z ich perspektywy wyglądało wprowadzenie stanu wojennego, jakie represje ich dotknęły, czym ten stan wojenny odbił się na ich życiu prywatnym. Okiem historyka wyglądało to w ten sposób, iż było to wydarzenie, które w pierwszym dniu, w niedzielę, ja pamiętam, bo byłem wtedy w klasie maturalnej, tak naprawdę aż do późnego wieczora nie było wiadomo, co tak naprawdę się dzieje, z kim ta wojna, o co chodzi. To były dylematy moje w przypadku bardzo młodego człowieka. Dopiero później ta świadomość docierała, dopiero później docierały informacje, co wydarzyło się w kopalni Wujek oraz w innych miejscach, jak ile osób internowano, kto na tym internowano. Się znalazł i tym podobne sytuacje. Dla nas wtedy uczniów liceum naszego Broniewskiego był to taki moment może też i wesoły, ponieważ mieliśmy wtedy przedłużone ferie. To z tego powodu cieszyliśmy się. Potem oczywiście musieliśmy te ferie odpracować, ale to takie pierwsze wrażenie jako młodego człowieka, że no fajnie, bo będą dłuższe ferie. Potem dopiero okazało się, jak to fajnie wyglądało, jak to było i z czym to było związane. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, iż stan wojenny był, jest trudny do ocenienia. Nadal mamy różne przecież opinie, ale wiemy, że na pewno było to zło. Jak duże, być może dowiemy się dopiero po otwarciu archiwów w Rosji. Wiele niewiadomych, dlatego że chociażby strona rosyjska, wtedy radziecka, no, nie udostępnia żadnych dokumentów, które by potwierdzały różne tezy. No, pamiętajmy o tym, że ten, który wprowadza ten stan wojenny i za który jest odpowiedzialny, czyli Wojciech Jaruzelski, wysuwał taką tezę, iż stan wojenny był mniejszym złem. Nie jesteśmy w stanie tego ocenić i myślę, że nikt z historyków nie jest w stanie określać zła, które jest większe, a które jest mniejsze. To zależy od punktu spojrzenia.